Witam wszystkich. Dzisiaj zrobimy pyszny syropek do herbaty, taki uodparniający. Potrzebny słój, jedna pigwa, 3-4 cytryny, kawałeczek imbiru i ja mam tutaj w słoiczkach zrobiony syrop z mniszka lekarskiego. Oczywiście będą jeszcze potrzebne przyprawy, takie jak cynamon i goździki. Co do syropu, słuchajcie, jeżeli nie macie syropu, możecie zalać miodem. Albo woda z cukrem lub jakimś innym syropem. Już Wam pokazuję, o co w tym wszystkim chodzi. Pigwę i cytrynę musimy dobrze umyć, wyszorować tą skórkę, ponieważ będziemy kroić ze skórką. Po umyciu z cytryn i z pigwy odkrawamy dupki i tą całość kroimy w plasterki. Do słoika wrzucamy jakieś 10 goździków. Ja już tutaj wsypałem kilka plasterków cytryny. No i dobra, po goździkach na cytrynę dorzucamy jakąś 1/3 cynamonu, łyżeczki 1/3. Teraz wrzucimy sobie pokrojony imbir. Teraz pigwa, bo cytrynę już mamy w słoju. Pigwę przekrawamy na 4 części, jeżeli jest duża, i wykrawamy gniazda nasienne. No i dobra, pigwa wleciała do słoja, teraz zalewamy syropem. No i po zalaniu syropem przykrywamy i odstawiamy na kilka dni, 3-4 dni. Po 4 dniach już spokojnie możemy używać do herbaty. Dobrze by było, aby każdego dnia łyżką lekko przemieszać tą pigwę z cytryną. No i polecam Wam taki syropek, ponieważ jest uodparniający i bardzo smaczny. Wiele innych przepisów, gdybyś chciał zobaczyć, zapraszam na YouTube Gotowanie na Spontanie, jak i również zapraszam na grupę na Facebooku Gotowanie na Spontanie. Tam w grupie znajdziesz wiele, wiele różnych przepisów. Tam wszyscy dzielimy się różnymi rzeczami typu syropy, nalewki, dania obiadowe, wyroby mięsne, wędzarnicze. Także tam Was zapraszam i znajdziecie z pewnością wiele ciekawostek dla siebie.